Cześć wszystkim, środa, czyli Dzień Dziwnych Historii Warsztatowych dzisiaj dla odmiany. Słuchajcie, bohatera chyba znacie, kiedyś wystąpił u nas w programie jako po prostu dziwna historia warsztatowa i bardzo rzadkie auto, dlatego że jest to BMW 750 z roku 2001, czyli ostatnie ładne BMW według mojego mniemania w wersji full. Biskup kurii szwedzkiej w tamtych latach zażyczył sobie takie oto BMW, a jak je konfigurował, powiedział, że on chce everything. Niestety samochód po jakimś czasie do nas wrócił, a dokładnie po prawie roku, kiedy był u nas na zwykłym przeglądzie, wymianach i tak dalej, z bardzo nietypowym objawem, albo typowym objawem, czyli przegrzewaniem się. Silnik, no właśnie, tu się pojawia problem. Silnik, który jest legendą, jeżeli chodzi o kulturę pracy. Silnik, który był reklamowany, że gdy go odpalasz, możesz monetę postawić pionowo, dlatego że jest tak kulturalny, że nawet nie drży. Czyli V1254 o mocy 330-340 koni mechanicznych. Niestety, nie wiedzieć czemu przy biegu 200 tysięcy km na godzinę zaczął się przegrzewać. Test na obecność spalin w układzie chłodzenia wyszedł bardzo pozytywnie, dlatego że w momencie, kiedy chłopaki diagnozowali, już na tyle się przegrzewa, że wywala wszystko korkiem. Teoretycznie jak wywala korkiem, można by powiedzieć, że pompa wody, no ale niestety bardzo duża ilość spalin dostaje się do układu, więc trzeba ściągnąć głowicę. Zatem dzisiejszy odcinek będzie o tym, ile kosztuje utrzymanie klasyka, bo każdemu z Was może się to zdarzyć. Macie klasyka, chcecie kupić sobie V8, V12. Tu wydaje się, że remont jeszcze będzie prosty, bo tylko ściągamy głowicę, tylko wysyłamy do Topmara, tylko tutaj wszystko wymienimy, łańcuchy, zobaczymy w jakim są stanie i tak dalej. I tylko zamkniemy naprawę na, strzelajcie ilu, bo ja jeszcze nie wiem, ale tak nomen omen, jak kiedyś słowem wstępu udzieliłem się na jakimś facebookowym forum, bo ktoś się pytał, ile w BMW 6-cylindrowym może kosztować remont głowicy, wymiana uszczelki pod głowicą, poprawne i tak dalej, to kwoty rozpinały się od 800 zł, 1000. Ja powiedziałem, że około 10. To zostałem zlinczowany wręcz. No tak, jak chcesz zrobić to na kamieniu i na kolanie, żeby pojeździło do sprzedaży, to może tak. Zatem zabieram Was na wycieczkę wraz z Łukaszem i Kubą. Ile to jest roboty, jak ta robota wygląda od kuchni, ile kosztują części i będziemy tak wszystko sobie po kolei tutaj wytykać. Potem zobaczymy, co z tymi głowicami jest, ile będzie kosztował ich remont. Dwie uszczelki pod głowicę, komplet śrub, lewa, prawa głowica, chociażby napinacz, jakieś ślizgi, uszczelki, same uszczelnienia. No tanio nie będzie, krótko też nie, bo zobaczcie, żeby tu cokolwiek zrobić przy tym silniku, to trzeba mieć bardzo małe chińskie rączki. Ale no niestety, zaczynajmy. Chłopaki zaczynają od podziału obowiązków i oszacowania, jak trudna praca będzie. O ile tak jak Łukasz potrafił składać Ferrari w tom i z powrotem, to nie jest problem, bo tam ta karoseria jest zaprojektowana pod silnik V12. Tutaj była zaprojektowana pod różne silniki, a w końcu był wyścig zbrojeń, żeby wkładać V12. Mercedes S-Klasa też miał chyba 6-litrową, z tego co kojarzę. I to wszystko jest tak upchnięte na picikłak, prawda Panie Łukaszu? Bardzo tak. Bardzo tak. No to swoimi raciczkami, tak jak moimi, to tam za wiele nie włożysz, nie? Co? Powiem Wam, potrzebne. Ładne auto od dołu, wszystko bardzo mi się podoba. A gdzie jest osłona? Kto wziął osłonę? Nie ma. Aha, czyli były, widzisz? Chciałeś powiedzieć, że nie ma, chciałeś sprzedać do V12, nie ma takiej opcji. Kto to kupi? No ktoś się znajdzie, a może biskup będzie chciał odkupić. Dobra, słuchajcie, płyn jest spuszczony, obeznanie tematu, bo to trzeba się zastanowić, tak? Jakby nie wyciągamy etki z... A mogłem etkę wyciągnąć, mogłem z ASO. Górą czy dołem? A górą czy dołem? Nie, to nie ten program. A może przodem? Nie, nie, spokojnie, to nie ten program. Ale tak, trzeba najpierw kolektory, dostać się do kolektorów wydechowych, do lotowych i całą elektronikę, wszystko rozpiąć, to będzie się działo. W timelapsach będzie się działo, a jak coś ciekawego będzie po drodze, to będziemy Wam zwalniać i mówić o tym. Dwie godziny roboczo, dwóch osób, czyli 4 robocze godziny. No im dalej w las, tym ciemniej, bo skomplikowanie jest bardzo duże. Chodźcie, zobaczcie. Teraz tak, Mamy ściągnięte kolektory ssące, mamy zdemontowane filtry, mamy zdemontowaną elektronikę zapłonową. I tu nam się ukazuje frontalnie dużo rzeczy do rozebrania. Tutaj mamy stąd zapłon brany. Znaczy, ja tu widzę, że parę rzeczy jest też do wymiany, bo to jest nadżarte. Już byś, Kuba, wymieniał, czy jeszcze byś zostawił? Jeszcze trochę tak. No, jak już ściągnięte, nie? Wiecie, i to jest ta decyzyjność, nie? Jak już jest ściągnięte, to już zrobić. Tu nam się ukazuje ciekawostka. To nie są, wbrew pozorom, mimo lat konstrukcyjnych, nie są jakieś nadwyraz zaawansowane rozwiązania technologiczne. Oczywiście BMW i wielu innych producentów V8 europejskich czy V12 bardzo komplikowało sobie życie, dlatego że to nie są silniki w konstrukcji OHV, tak jak ma na przykład Ameryka robione, że wałek rozrządu jest w bloku silnika i laskami jest to sterowane. Nie, no tutaj już porobili, no tutaj zrobiono to tak naprawdę na wałku rozrządu w głowicy. Tyle, że wałek rozrządu jest pojedynczy. Co do stanu takiego pierwszego, jak widzimy motor, to na przykład krzywki wałka. To wszystko widać, że to ma przebieg raczej deklarowany. To nie jest nigdzie wyjeżdżone, nigdzie wygniecione. Co do łańcucha, no na razie za wiele nie zobaczymy, ale myślę, że jeszcze co najmniej kilka godzin, zanim się chłopaki dostaną do kolektorów, zanim wywalą głowicę. No jest to roboty. Jest to roboty. Tu ciekawostka. O, widać bardzo ładnie. No zawory, Stasiu, zajrzysz tam? Ładnie od góry, wszystko czyściutkie. Wtedy też możecie zobaczyć, na przykład, czy są jakieś nieszczelności w kolektorach, bo jakby były, to by były bardziej zabrudzone, mniej zabrudzone, zaolejone. No tak, jest wszystko ok. No i też pytanie zasadnicze, bo to, że mamy spalinę w układzie chłodzenia, to może oznaczać dwie rzeczy. Taką A, najprostszą, czyli pękniętą muszelkę pod głowicą, B, troszkę trudniejszą i na przykład pękniętą głowicę, prawda? Ale nie chcielibyśmy pękniętej głowicy, nie? Wsio ryba, klient płaci. Łukasz do pana zadeklarował się, że w miarę to nam szybko ogarnie, więc tu też będzie remont głowic na zasadzie po prostu tego, co jest konieczne. Czyli sprawdzenie szczelności, to co jest wybite, to trzeba wymienić i tyle. Natomiast co, niech chłopaki dalej działają. Zobaczymy, ile godzin jeszcze zejdzie. Jest 12:50, czyli za 10 pierwsza. Czy to w ogóle dzisiaj jeszcze wyjadą te głowice? To jest pytanie. Jest godzina 16, czyli możemy policzyć, że 2 godziny przed przerwą, 3 godziny po przerwie, czyli 5 razy 2 pracowników, czyli 10 roboczogodzin na ściągnięcie. Pozytywna bardzo informacja jest taka, że nic się tu nie dzieje. Ani nie mamy rantów wyczuwalnych pod palcem, mamy jeszcze piękne ślady honowania, nagar. To powiedziałbym w stopniu minimalnym, jak na auto, które ponoć jest tak naprawdę tylko raz na jakiś czas przepalane. Jakby dobrze go przegonił, to też by zniknęło z powierzchni. Bardziej niepokojące jest to, że ślizgi już troszeczkę się poddają. Teraz pytanie, czy właściciel będzie chciał wymieniać i tak dalej. Dlaczego mówię pytanie? Bo w normalnej sytuacji, kiedy auto codziennie eksploatowane przyjeżdża na taki remont, to wszystko się wymienia, jeżeli jest chociaż trochę zużyte. W sytuacji, kiedy samochód przejeżdża 1000 rocznie, no to taki ślizg jeszcze 50, może nawet 100 wytrzymać. Tak naprawdę. Patrzę na Kubę, Kuba na mnie, nikt nie umie tego określić, ale nie jest to jakieś nadwyraz zużycie. Łańcuchy też nie są wyciągnięte, nie były, nie miały luzów. Ale nie ma środków połowicznych, że jedna głowica, nie, tu są dwie głowice uszkodzone, a tak naprawdę dwie uszczelki pod głowicą są uszkodzone. Dokładnie tu po przebarwieniach, no, tu też zachodziło, więc w kilku miejscach na jednej. Na drugiej sytuacja jest a jakże podobna, można znaleźć przebarwienia z przodu i z tyłu, więc te uszczelki pod głowicą, nie wiem dlaczego do takiej sytuacji doszło. Na uszczelce tego aż tak nie widać chyba, nie, to bardziej na głowicy widać, ale tak się może zdarzyć, jakby, kurczę, no sytuacja chociażby, że ktoś przegrzał troszeczkę, mogło się głowicę podnieść. Najczęściej dochodzi do takich sytuacji, kiedy na przykład przegrzejemy bez wody, albo pompa, albo wisko, coś się stało, za ciepło się zrobiło w silniku i tak naprawdę może być tak, że ta aluminiowa głowica troszkę się odkształci. Natomiast można jedną rzecz stwierdzić, że mimo, że samochód jest w super stanie, z super przebiegiem i super dokumentacją, coś tu było robione, coś tu było zdejmowane, coś tu było zakładane, coś tu było numerowane. W jakim celu? Nie wiem, no ale no może to było robione w Szwecji. Może było to robione w Polsce. Łukasz, jakieś kilka słów o głowicach? Coś chcesz powiedzieć? Nic? Tutaj nie latają zawory? O, zobaczcie, tu nie latają zawory w tej płaszczyźnie. Ani drgną w tej płaszczyźnie. Świece też ładne, wszystkie czyściutkie, tylko każda różna. Dobrze widzę? Nie. Zobacz tą świecę. Czy jest podobna do tej? Kable też były różne. Ta świeca nie jest podobna do tej. Jedna taka, jedna taka, jedna taka, jedna taka, jedna taka. A, albo wymieni. Nie, czekaj, tu jest inaczej. Ta jest taka sama, ta jest taka sama, ta jest taka sama. Tu jedna jest tylko inna. Chłop przyjechał. Tak się naprawia V12 po polsku. No, po prostu super. Co tam jeszcze ciekawego, Łukaszku? No opowiadaj, no dziś jesteś taki nieśmiały. Łukasz musi się pochwalić, że w czasie, kiedy to nagrywamy, jest już po tygodniu jazdy 60 i mówi, że jest dumny z tego, co zbudował. Ale już mówi, że raz ją zdusił i prawie zakopał. Natomiast z mocą jeszcze nic nie kombinował. Co tam jeszcze? Wałki są ok? Nie wiem, może się da przypolerować, bo tak trochę mają żery. No ale to jest trochę, to tam wiesz. Tyle to pacjent dojedzie. No lepiej nie będzie z nim, nie? No nie. Oś. Zobaczymy, co topór na to powie. No ciekawe w ogóle, czy to jest proste, czy te głowice po prostu nie było tak, że wiesz, wody zabrakło albo gdzieś się zagotowały i czubki stanęły, wiesz. No właśnie, czyli dochodzimy do sytuacji, w której głowice wylatują do Topmara, będzie zrobiona płaszczyzna, sprawdzona szczelność, gniazda, wszystko będzie sprawdzone, popychacze i tak dalej. Łukasz będzie musiał sprawdzić z naszej strony blok, bo tak najbardziej szkołą mechaniczną idąc, blok też powinien być zabielony, ale poza tym, że zabielony, bo to już można samemu zabielić, powinien być sprawdzona jego płaszczyzna. I takim najprostszym przymiarem za parę dobrych złotych można sprawdzić blok sobie i tak się robi, to też uważam, że jest poprawne, bo to ci pokaże, czy się blok w banan nie wygiął, bo no, to jest longeta, nie? To jest longeta. Blok mniej prawdopodobnie wygnie się w banan niż głowice, ale tak jest. Dobra, słuchajcie, czary mary, na razie mamy 10 godzin, kolejne 2 godziny myślę na oczyszczenie chociażby tutaj bloku i wyczyszczenie tego wszystkiego i poczyszczenie tutaj wszystkich elementów, rozebranie do wysyłki. No i czekamy za tydzień z dalszymi nagraniami i zobaczymy, jak to będzie banglać. A few minutes later. Bum! Minął tydzień. Chodźcie, głowice wróciły z Topmaru. Łukasz mówi, że nie było najgorzej na początku. Potem zmienił zdanie, ale mamy wszystko zrobione. Mamy sprawdzone płaszczyzny, mamy sprawdzone, czy głowice są proste, mamy sprawdzone, czy głowice są szczelne, mamy wymienione gniazda zaworowe, mamy wymienione tak naprawdę wszystkie elementy, o, proszę, które wymagały wymiany i jednak mimo wszystko samochód po 22-21 latach i tylko 200 tysiącach kilometrów no wymagał troszeczkę więcej zrobienia. Po konsultacjach, po wszystkim doszliśmy do wniosku, że dobra, robimy koszt zrobienia dwóch takich głowic. W Topmarze to jest między 3,5 a 4 tysiące i to tak naprawdę na picobello. Więc wyglądają tak, jak wyglądają. W międzyczasie zamówiliśmy wszystkie części, z tego co kojarzę. Zostajemy na starych rozrządach, bo tutaj nie ma nic wyciągniętego. Tutaj i ślizgi, tak jak mówiłem ostatnio, wszystko się nadaje. Powierzchnie tutaj naszego bloku również mamy sprawdzone, również mamy taki przyrząd do sprawdzania tych powierzchni płaszczyzn, czy one są proste, bo jeżeli by się okazało, że jest trochę pofalowana, no to niestety blok trzeba odpiąć od skrzyni i wydłużyć cały proces o jeszcze ileś tam czasu i dać go do, no chociażby jeżeli jest minimalny odchył, do zabielenia z płaszczyzny wyrównania. Potem trzeba dobierać uszczelkę pod głowicę, bo dobieranie uszczelki pod głowicę to nie jest tak, jak ludzie myślą, że masz informację od szlifierza, ile ściął z głowicy i już wszystko wiesz. No nie, musisz sprawdzić sobie jeszcze górny martwy punkt, ile tam wystaje, pomierzyć wszystko, więc to chłopaki porobili. Na szczęście dla mnie i tutaj dla całego warsztatu i dla przede wszystkim tego samochodu blok jest ok. Zatem nie wiem, ile teraz godzin składania, bo tu już poszło co najmniej 2 godziny albo 3, muszę się zapytać Łukasza na przygotowanie. Złożymy, odpalimy, no i zobaczymy. Więc teraz widzimy się jeszcze z marszu. No przede wszystkim układ zapłonowy, chociażby świece nowe, to jest 12 sztuk i teraz w zależności jakie dasz, czy kupisz świece za 30 zł, czy kupisz świece za 80 zł, to już sobie licz. Jest różnie, nie? Dobrze, uszczelki są na swoich miejscach. Teraz tak, każda uszczelka, każda głowica ma swoje tak zwane czopy centrujące, czyli takie tutaj małe sztyczki, które powodują, że jest jej miejsce i musi być jej miejsce. I teraz skąd mógł wynikać problem z tymi głowicami wcześniej przez montaż, przez kogoś innego? Bo umówmy się, one nie były zrobione, te głowice, na oryginalnych, śruby się odkręciły bardzo lekko i tak dalej. Przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać przy na remontach silników, no to nazwijmy remontem silników albo wymianą uszczelek pod głowicą, trzeba sprawdzić, czy dane śruby stosowane do przykręcenia głowicy są śrubami, które powinny być wymienione, bo są takie bardzo często, 70% przypadków silników wymaga wymiany tych długich szpilek na nowe, dlatego że po jednym dokręceniu głowicy do bloku ona się po prostu do pewnej długości rozciąga. I ponowne jej dokręcanie nie da takiego efektu, więc to jest pierwsza rzecz. Jest też część silników, w których nie wymaga się wymiany takich szpilek, bo te szpilki się nie rozciągają, są zrobione z innego materiału. A druga rzecz, która bardzo często jest w Polsce źle robiona, w Europie i na świecie, to jest dokręcanie głowic. No właśnie, jak już głowice wjadą na miejsce, bo to też nie jest łatwe, żeby trafić takimi głowicami, bo jedna głowica waży gdzieś z 30 kg, jedna osoba albo dwie muszą się na długości, zobaczcie, chłop 2 metry, nie? Ja. Na tej długości pochylić, żeby do końca z tą głowicą wjechać i nie urwać sobie kręgosłupa, czyli musimy zrobić sobie taką dźwignię. To poza tym jest ważne dokręcanie i zaraz powiem, w czym najczęściej robi się błędy na warsztatach w dokręcaniu, ale to wynika z doświadczenia, z lat doświadczenia. I ja sam przyznam się, że na początku też, jak zakładałem kanał i robiłem jakieś pierwsze rzeczy, dotykałem w TDS-ie czy gdziekolwiek indziej, też bym tak zrobił, więc dobrze, poczekajmy aż wiadomo i wtedy dokończę swój wywód. Dobra, słuchajcie, głowice są założone teraz tak. Przede wszystkim pierwsza kolejność to jest załapywania śrub i to zawsze mamy na rysunku od producenta. W przypadku tak dużych głowic zawsze będzie to od wewnątrz do zewnątrz na krzyż. I tak jak Łukasz załapuje ręcznie do momentu, kiedy się przestanie kręcić. Potem czynność zaczyna się komplikować, bo w przypadku tego samochodu to jest raptem tylko 30 Nm, upewnię się. Jest to 30 Nm tylko na głowicę, na śrubę. I również tym schematem przykręcamy od wewnątrz do zewnątrz na krzyż. I uwaga, 2x60 stopni. Jaki błąd jest wykonywany, to zauważyłem bardzo często i prawdopodobnie tu też taki zaszedł, że w momencie, kiedy jest dokręcona 30 stopni, mechanik idzie tylko po klucz kątowy i tym kluczem kątowym dowala 60, przelatuje wszystko, znowu dowala na następnej głowicy 60, wraca do pierwszej, dowala 60 i 60. Wujo dobra rada po latach kręcenia śrubek i wszystkich różnych urządzeń od samochodów, rometów, ciągników i ciężarówek zawsze mówił, i to każdy jeden mówił, trochę siedział w branży, że między każdą czynnością, czyli między 30 Nm a 60 stopni, trzeba odczekać 15, pół godziny. Złapane, niech to dociągnie, niech to sobie samo się dociągnie. Stare szkoły, to jeszcze w TDS-ie mogliśmy spotkać, jeszcze i u Ciebie to mówię w ciężarówce, nie? Że jest tak, żeby jeszcze rozgrzać, po jakichś kilometrach rozgrzać, dociągnąć i tak dalej, nie? Wtedy jeszcze może coś ciec spod tych uszczelek i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli mamy czynność newtonometrów, kątów, to zawsze między każdą czynnością minimum, ja mówię, pół godziny odczekać. Niech to sobie usiądzie. I wtedy tak naprawdę jest ok. Jeżeli się wydaje, że za słabo, no... Na dwoje babka wróżyła, to znowu jest aluminium. Więc wiecie, no 2x60 to jest 120 stopni, do tych 30 Nm wydaje się niewiele. No, zawsze tam jak już ktoś ma lata praktyki, wie kiedy mu tam jak z taką głowicą pracował, można tam jeszcze 10 stopni dociągnąć. Ale najważniejsza jest tak naprawdę przerwa. Jeżeli byśmy tych przerw nie zrobili, może się okazać, że złożyliśmy wszystko, a tam jeszcze jest po prostu luz mały, tam jest, zrobiło się lekko. I stąd może wynikać problem taki jak był tu. Przejechało po remoncie nie wiemy ile, bo nie wiemy kiedy był remont i nikt nie mówi nic o remoncie w żadnej historii tego samochodu. No i prawdopodobnie przejechało w Polsce tylko po remoncie parę tysięcy kilometrów i od nowa. I tak się zdarza. A teraz będziemy dokręcali. Za mało newtonometrów i Łukasz mówi, za mały kluczyk mu dali. On już chciał ten kluczyk, słuchajcie. To jest klucz do dokręcania dla Łukasza. Tak, to jest jeszcze mało. Ja wiem, że jest. Mamy jeszcze większy? Tak. Pokaż ten największy. Trochę dłuższy. Sprawa jest, nie? Właśnie wyjaśniamy, co robi u nich ten klucz. A nie leży w mojej skrzynce. M4K. Jest w fazie testów. Jest w fazie testów, usłyszałem. A jak długo go testujecie, obywatelu? Już parę miesięcy. I żyj sobie w świadomości, że masz skrzynki jeszcze dla widzów do rozdania na live'ach. Ha. Wiesz, że to jest... obczyści się włoży. Okej, dobra. Słuchajcie, do 220 Nm, do 355 Nm. Dlatego na przykład zestaw, który ja sygnowałem i było go tylko 500, czyli ten, o który zaraz będzie awantura. Serio? Był wyposażony w 3 klucze, bo takie trzy klucze minimum pozwalają nam pracować w dość dużym zakresie przy samochodach od dokręcania właśnie małych momentów, bo czasami macie chociażby pokrywę zaworów, którą trzeba dokręcić, nie wiem, 5, 10, 15 Nm po koła, które trzeba dokręcić 120, 140 Nm w zależności od auta. Po czasami różne są elementy do dokręcania, chociażby jakieś koła pasowe inne, które wymagają no chociażby 150, 200 Nm. Czy tak jak Błażej się pochwalił, że jakieś koło dokręcał pasowe czy jakieś silniku do EcoBoosta i tam było, nie wiem, przykładowo 100 parę Nm plus 460 stopni. Dobra, słuchajcie, taki fikuśny zegar kątowy mamy założony, który można zapierać, jak widzicie, za pomocą magnesu o inne elementy. Oczywiście koszt takiego urządzenia to jest kilkadziesiąt złotych do 100 paru złotych, ale można też kupić za 15-20 i tak naprawdę wiedzieć po prostu, ile to jest 90 stopni, ile to jest 45, a już fachury to potrafią zrobić nawet bez takiego klucza, no bo przecież wiadomo, że 360 to jest kółko, podzielić, ale wiecie, im dokładniej, tym lepiej. Jestem dzisiaj, słuchajcie, człowiek kropka. Robię kropki na śrubach, które zostały pierwszy raz dokręcone. Przy 14 śrubach na głowicę, czyli 28, warto takie rzeczy sobie robić. Zaznaczanie też ma inną wartość, bo możecie sobie kupić flamastry, które są naprawdę z farbą, która i przeżyje olej i wszystko. I tak samo można sobie po takiej głowicy montażu zaplombować na boku na przykład każdej śruby. I jeżeli pacjent przyjedzie do Ciebie na reklamację po roku czasu, a się okaże, że no sorry mordo, ale coś tu było kręcone, no to a tak się też zdarza. Dobra, słuchajcie, kończymy tą robotę. Auto jest złożone, auto jest teoretycznie już odpowietrzone. Mówię teoretycznie dlatego, że w BMW to nigdy nie jest takie wszystko einfach i wszystko wiadomo od góry. Wystarczy, że gdzieś się bąbel zrobi, tym bardziej, kiedy nie mamy zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrzamy tym cyngensem w chłodnicy. Silnik został przepłukany, pierwszy raz został przepłukany, płukanka wleciała na ostro, więc mam nadzieję, że będzie to dużo lepszy efekt. Olej chyba też nie był dawno wymieniany, bo Łukasz właśnie gdzieś wyniósł filtra, ale był ciepły, więc nie będzie pokazywał. Prawie że pełen syntetyk, przejadę się, wezmę to, podliczę i zobaczymy, jakże to będzie tanie, chociaż znając siebie już tytuł pewnie był taki, że tania wymiana, nie, będziesz miał wydatki i tak dalej. No trudno, no to są tak naprawdę, słuchajcie, 3 silniki R4. Tu są 3 silniki R4, więc można się domyśleć, że wszystkiego jest 3 razy więcej. Świec, cylindrów, zaworów, tutaj 2 razy chociażby uszczelek więcej i wszystkiego innego. No i przede wszystkim roboty, bo może wygląda to tak jak teraz znowu, nie skomplikowanie, ale widzieliście, ile tutaj by się przydało małych chińskich rączek, a cześć Błażejku, a Błażej nam nie pomagał, a jak Błażej nie pomaga, to wtedy Łukasz musi tą swoje grabki wsadzić i to też się dzieje. Dobra, zalewamy i wyjeżdżamy, zobaczymy, jak to się teraz rusza. Słuchaj. No dobra, słuchajcie, jazda próbna, trzeba na pewno zrobić takich jazd z 2-3 po 20 parę kilometrów, żeby tu się termostaty otworzyły, żeby te wszystkie bąble powietrza się przepchały i tak dalej, ale auto sztos, to jest po prostu sztos, no 20 prawie dwuletnie BMW serii 7, ale maszyna, no i to V12 tutaj, no nie będę o właśnie komunikaty się pojawiają, na przykład żeby płynu dolać, czyli jeszcze czamu gdzieś tam i bez tego nie ma, bez obciążenia nie pójdziesz, więc tak, dokładnie, czyli płyn chłodniczy. No dobra, no ale jak już mówimy o V12, to można mu tak delikatnie piękne, to jest piękne. Dobrze, widzimy się na podsumowaniu. Ja oddam chłopakom zaraz auto. Dokończymy wszystko na myjkę, umyć i adios. Dobra, słuchajcie, mamy to. Chłopaki już tutaj ostatnie poprawki kasowania błędów, bo tutaj na przykład samo ESP nie zniknie, to trzeba skasować, więc też trzeba mieć diagnostykę, która już ma ponad 21 lat. Pozycji niewiele nam się zebrało, dlatego że udało się zestawami pokupować i o dziwo nie ma problemu z częściami do tego samochodu, nie są ultra drogie, tak jak na początku myślałem. Zestaw śrub głowicy przykładowo 240 zł, świece zapłonowe 200 zł, 12 sztuk w tym przypadku, nie są to żadne irydowe, platynowe i tak dalej, no można by zamontować oryginały, zestaw przewodów zapłonowych 12 sztuk, 290 zł, kompletny zestaw uszczelek silnika góra, wszystko nowe, everything, czyli tutaj mamy gdzieś koło 860 zł, uszczelka głowicy lewa, uszczelka głowicy prawa. Cena, uwaga, nie różni się niczym, czyli po 270 zł za sztukę, przesyłki paletowe, no bo to głowice jechały, filtry powietrza, uszczelki układu wydechowego, bo też są nowe, filtr oleju, płyn chłodniczy 10 litrów, płukanka, do tego olej, tutaj jest 8 litrów, Materiały eksploatacyjne, normalia w granicach 200 paru złotych, regeneracja głowic w granicach 3800 brutto, robocze godziny 23 godziny, czyli 10 wymont, 10 zamont, 3 dookoła z czyszczeniem, przygotowaniem, odpowietrzaniem i takimi pracami jak teraz, czyli usuwanie błędów, sprawdzanie, czy wszystko działa poprawnie, jeszcze raz ewentualnie odpowietrzanie, bo te silniki niestety łatwe w tej obsłudze nie są. Daje nam to koszt 12 tysięcy złotych brutto. Brutto dlatego, że to jest ważna informacja, bo kiedy mówimy na warsztacie brutto, czyli tyle, ile klient ma zapłacić, wszyscy powiedzą jeju drogo, ale kiedy bierzesz, robisz to na firmę, to z tych 12 brutto ściągasz sobie 23 VAT-u, 19 dochodowego i robi się kwota rzędu 7 tysięcy. No tak musi być, kiedy chcesz uczciwie dla Państwa wystawiać paragony i mieć gwarancję, a ja zawsze namawiam do tego, żeby brać paragony i mieć gwarancję, bo to jest jedyna forma udowodnienia, że taka usługa została wykonana. Czy to jest drogo na takie auto, na auto tego typu? Powiem Wam, nie wiem. Co, fajki mi pewnie wypadły? Super. Powiem Wam, nie wiem, dlatego że ceny tych BMW w takich wersjach rozpinają się od 70, 80 do nawet 100 tysięcy złotych już za 38. W takiej topowej wersji z fajną historią można dać i w Polsce, i za granicą. To samo będzie się działo pewnie u nas z ósemką. Zobaczymy, jak ósemka moja wróci. Mam nadzieję, że pod koniec kwietnia. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, no wydawałoby się nudna mechanika, ale przynajmniej wiecie, co z czego wynika. No nie da się zrobić remontu uszczelek pod głowicą, na zasadzie, nie wiem, przetrzeć papierem i włożyć z powrotem. No nie da się, po prostu nie da się. To trzeba wymontować, zrobić tak naprawdę, sprawdzić, przymierzyć, pomierzyć, włożyć. Jeszcze w takich sytuacjach super byłoby blok silnika wywalić i sprawdzić, dać na szczelność, bo a nuż widelec, jeszcze coś zdarzyło mi się tak, uwaga, zdarzyło mi się tak przy remoncie głowic, że potem okazało się, że głowice były trachnięte w kilkunastu miejscach, a dodatkowo jeszcze blok był trachnięty w kilku miejscach i no nic nie zrobisz, nie? Więc tak to wygląda. No to jest M4K garaż od kuchni. Tak naprawdę na każdym oddziale robimy wszystko, więc macie taki kanał jeszcze jak Warsztat Live, tam trochę mechanicy nagrywają od kuchni, a to Patryk złapie kamerę i w połowie rozrządu pokaże, jak wygląda majsterkowanie i to też jest fajne, a to chłopaki coś tam się powygłupiają, a to coś porobią, a to coś pokażą praktycznego, albo moja mordka się przewinie, więc możecie wbijać śmiało. No i tyle, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Tak, to był Patryk i nie dałeś rady? I najgorzej. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. To i tyle, no, nie ma półśrodków, nie ma tanio, nie ma drogo, no, nie da się V12, no, ktoś mi powie nie da, no tak, zaraz ktoś mi powie potrzymaj mi piwo, no okej, no to dobrze, ja już widziałem takie remonty, a że prowadzę warsztat już od 3 lat, a tak naprawdę mam ich 10 w Polsce, to już dużo widziałem. Naprawdę, uwierzcie mi, dużo widziałem. Dobrze, do zobaczenia w materiale w piątkowym, jeżeli ten jest fajny, no to wiecie, trzymajcie się, cześć.